odwiedzenie biskupa tutaj, tego miejsca, jest wielkim darem, błogosławieństwem dla nas wszystkich. Nie tylko tutaj zgromadzonych, ale całej wspólnoty parafialnej. Oczywiście czekamy na dzień zesłania Ducha Świętego, kiedy ksiądz biskup zwyczajowo już tradycyjnie, można powiedzieć, tych młodych ludzi umocni sakramentem bierzmowania. Ale dzisiaj przyjmijmy dar Twojego błogosławieństwa dla nas wszystkich, abyśmy w tym czasie Wielkiego Postu już umocnieni rekolekcjami świętymi, które przeżyliśmy w tej świątyni, trwali przy Panu Jezusie. Modlitwa jest darem, który Bóg nam ofiaruje. To w niej odnajdujemy siłę i pokój, których potrzebujemy w naszym codziennym życiu. Zachęcam, abyśmy dzisiaj jeszcze przed snem znaleźli czas na modlitwę. Bardzo gorąco zachęcam do trwania tutaj w kościele na adoracji do 21:00. Nie wiem, czy każdy będzie mógł być do końca, ale przynajmniej na początku, żebyśmy bezpośrednio po mszy świętej nie wychodzili z kościoła, ale pozostali tutaj i choć chwilę trwali przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie.